Kazimierz Dejna był nie tylko jednym z najlepszych polskich piłkarzy wszechczasów, ale także człowiekiem o wielu słabościach. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj Kazimierz Dejna, jeden z najlepszych polskich piłkarzy, a właściwie vlog o ciemnej stronie jego życia. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, w której znajdziecie wiele odniesień do czasów PRL. Kasiu, dzisiaj, kiedy mamy przykład Roberta Lewandowskiego czy Cristiano Ronaldo, którzy dbają o superhigieniczny tryb życia, to obyczaje dawnych mistrzów sportu wydają się całkowitą abstrakcją. Ale dzięki temu współcześni mistrzowie kontynuują karierę, mając dawno ukończony 30 rok życia, podczas gdy ich poprzednicy kończyli grę na wysokim poziomie, zaledwie przekraczając tę granicę. No tak, ale taki Ernest Pohl zawsze przed meczem jadł rosół, do którego wlewał ćwiartkę wódki. I na boisku strzelał najwięcej bramek. To były inne czasy, chociaż dziś też nie brakuje informacji o alkoholowych wybrykach piłkarzy, chociaż na boisku pojawiają się trzeźwi. Na trzeźwo wybiegał na boisko także Kazimierz Dejna, jeden z najlepszych polskich piłkarzy wszechczasów. W 1974 roku został uznany trzecim piłkarzem Europy, a wcześniej dwa razy zajmował szóste miejsce. Dlatego uważa się, że dopiero Robert Lewandowski przebił go swoimi osiągnięciami. Dejna grał na pozycji pomocnika, był znakomitym dyrygentem zespołu. No ale w odróżnieniu od Lewandowskiego miał trochę lepszych partnerów w drużynie narodowej. Może dlatego właśnie Polska w 1974 roku zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Ale poza boiskiem nie był raczej typem lidera. Nie integrował się ani z drużyną narodową, ani z zespołem Legii Warszawa, gdzie grał na co dzień. Był typem człowieka zamkniętego w sobie, który chadzał własnymi ścieżkami. Ale pomimo swojej małomówności raczej nie narzekał na brak powodzenia wśród kobiet, choć ukojenia częściej szukał w alkoholu. Romansował zawsze i wszędzie. Właściwie każde miejsce było dla niego dobre do uprawiania seksu. Zdarzyło się, że uwiódł konduktorkę pociągu, którym drużyna jechała na mecz i skonsumował nową znajomość, nie zwracając uwagi na obecność w przedziale kolegów z drużyny. W myśl zasady, że są kobiety, które na niego otworzą się zawsze, bez względu na czas i miejsce. Gdy był w Paryżu, to oczywiście musiał odwiedzić słynny plac Pigalle. Rozczarował się jednak srodze, gdy stwierdził, że było za drogo i za krótko i lepiej by zrobił, gdyby kupił kilka koszul non-iron i sprzedał je w kraju. Czyli czasem potrafił zachować rozsądek. Szkoda, że tylko po czasie. Jego obyczajów nie zmieniło podobno nawet małżeństwo z Mariolą Polasik, z którą ożenił się w 1970 roku. Ciągle pojawiały się przy nim różne panie i czasami zakochiwał się nawet aż na 3 dni. Taki tryb życia ułatwiał mu fakt, że często wyjeżdżał na mecze czy zgrupowania, a w Warszawie mógł liczyć na pomoc i współpracę kolegów z drużyny. Krążyły słuchy, że podczas mundialu w Niemczech piłkarze naszej drużyny zaczęli korzystać z usług miejscowych domów publicznych. Ale Dejna i tak potrafił przebić wszystkich. Gdy po mundialu piłkarze Legii pojechali na tournée po Australii, nawet koledzy z drużyny nie mogli uwierzyć w możliwości pana Kazimierza. Na antypodach porzucił podobno wszelkie zahamowania. Jeden z miejscowych polonusów zaoferował organizację zabawy dla piłkarzy z prostytutkami. Ale nawet on osłupiał, kiedy Dejna zażyczył sobie 5 partnerek i podobno podołał zadaniu. Zatem taniec godowy raczej nie był w jego stylu. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy Kazimierza Dejny, gdyby pozwolono mu wyjechać na zachód zaraz po Mistrzostwach Świata w RFN. Miał wówczas 27 lat i był uważany za jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Niestety, zgodę na transfer dostał dopiero 4 lata później, tuż po pechowych dla Polski Mistrzostwach Świata w Argentynie, gdzie Dejna w spotkaniu z gospodarzami nie strzelił karnego. Trafił do Manchesteru City. Wybór klubu trudno uznać za właściwy. Grano tam systemem kopnij i biegnij. Zatem Dejna kariery na Wyspach nie zrobił, a rozczarowany coraz częściej sięgał po alkohol. Na domiar złego, chociaż Dejnowie doczekali się syna, to jednak później Mariola kilka razy poroniła. Piłkarz nadużywał alkoholu.
choć trzeba przyznać, że wtedy w lidze angielskiej pili właściwie wszyscy. Dejna jednak zdecydowanie przesadzał. Pił coraz więcej alkoholu. Po pijanemu spowodował nawet wypadek samochodowy i nie zwracał uwagi na to, że w samochodzie jechał z nim jego syn. Często też było w kasynach, gdzie regularnie przegrywał duże sumy. Mariola nie akceptowała tego trybu życia i regularnie dochodziło do domowych awantur. W końcu dostał nakaz opuszczenia Wielkiej Brytanii i wraz z rodziną osiadł w Stanach Zjednoczonych. Tam grał w barwach San Diego Sockers i z Kalifornią był związany do końca życia. Chociaż w Stanach Zjednoczonych zarabiał całkiem rozsądne pieniądze, to jednak oszukany przez swojego menadżera stracił oszczędności życia, około 350 tysięcy dolarów. Po tym ciosie już nigdy się nie podniósł, tym bardziej, że zbliżał się do 40 roku życia i musiał zakończyć karierę. Żona miała już dość męża alkoholika i wystawiła jego walizki za drzwi. Związał się wówczas z inną kobietą i planował u jej boku nowe życie. Wiem, że zaczął nawet trenować najmłodszych zawodników. Planował skończyć kurs, który umożliwiałby mu profesjonalne wykonywanie zawodu. Niestety, nie było mu to dane. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1989 roku piłkarz po pijanemu wracał do domu i zasnął za kierownicą. Jego pojazd uderzył w ciężarówkę i Dejna zginął na miejscu. Nie było nawet śladów hamowania. W jego kieszeniach znaleziono 50 centów, a w bagażniku 22 piłki futbolowe. W ten sposób zginęła największa legenda Legii Warszawa i jeden z najlepszych polskich piłkarzy. Można jedynie domyślać się, jaką karierę zrobiłby, gdyby urodził się później, w innych czasach. Niestety, pozostaje tylko żałować. Więcej o życiu prywatnym sportowców epoki PRL znajdziecie w mojej książce. Życie towarzyskie elit PRL, bale, bankiety, prywatki. A ja polecam książkę Kasi Grzeszna i Święta, gdzie znajdziecie dużo odniesień do epoki Polski Ludowej. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę, w samo południe. Hej! Hej, hej!